rada gminy w świątecznej atmosferze i popołudniowy opłatek ze wszystkimi. Tak przebiegało ostatnie spotkanie samorządowców z gminy Kolbudy. Przy dźwiękach kolęd wszyscy wprowadzali się w nastrój Bożego Narodzenia. Po koncercie wigilijnym, gdzie w gronie tu już w sali Goku spotykamy się w gronie najbliższych pracowników, współpracowników, przyjaciół gminy, służb mundurowych, które w tej gminie również funkcjonują, by złożyć sobie życzenia na zbliżające się święta. Chyba te najpiękniejsze, najbardziej rodzinne, bożonarodzeniowe. Na ostatnich w tym roku obradach gminy nie zabrakło także dyskusji na temat podatku od wywozu śmieci. Mieliśmy sporo uchwał, najważniejsze były dla nas uchwały śmieciowe, które zostały zdjęte z porządku, dlatego że po konsultacjach z radnymi i z wójtem zdecydowaliśmy, że tak ważne uchwały powinny być przyjęte dopiero po decyzji Sejmu, który przygotowuje nowelizację. W uroczystościach wzięli również udział uczniowie wytypowani do Młodzieżowej Rady Gminy. Spotkaliśmy się z naszymi mieszkańcami, omówiliśmy, jakie są potrzeby naszych miejscowości i te potrzeby zostały spisane. Potem spotkaliśmy się z panią przewodniczącą, no i powiedzieliśmy jej o naszych problemach. Nasze pytania przewodnicząca powiedziała, że na razie nie wszystko można zrobić, ponieważ braknie pieniędzy, ale w każdym razie będą przemyślane. Młodzież ma ostre, dobre, wręcz znakomite spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Na to, co dobre, ale i na to, co złe. No trudno się z nimi nie zgodzić. Możemy tylko dyskutować, kiedy i w jakim trybie zostaną te postulaty, bo o tym głównie mówię, zrealizowane. Tu będzie nas dzieliła tylko jedna rzecz. Jak nie wiadomo, o co chodzi, ciągle chodzi o to samo. Pieniądze. Takie spotkanie to też doskonała chwila na złożenie świątecznych życzeń. Składam wszystkim mieszkańcom gminy Kolbudy najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Życzę spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt, abyśmy się w nowym roku spotkali w takiej samej kondycji. Drodzy widzowie, najlepszych, najwspanialszych, najspokojniejszych świąt, ale i spokojnego, dobrego, zdrowego w otoczeniu życzliwych ludzi nowego 2013 roku. Niech się Państwu spełniają marzenia, nawet te najskrytsze. Przyłączamy się do tych słów i życzymy wszystkim widzom niezapomnianych świąt i super prezentów od świętego Mikołaja. Polecamy również zobaczyć Centrum Kolbudy i Centrum Kowale oraz Powstanie Szkoła w Kolbudach. Oglądaj nas na Facebooku i na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.